Panie i panowie, będziemy dziś znów mówić o programowaniu. Na parkingu przed naszą szkołą zaparkowało właśnie luksusowe Ferrari, z którego wysiadł prowadzący ten program Przemysław Adam Śmiejek. No, jesteście. Ja już nie będę was o te oklaski prosił, nie chcecie to nie. Lecimy z tematem. Dzisiaj parę zadanek. Zadanek? O, no cieszę się, że was te zadanka tak uradowały. Zadanek, które wykorzystają to, co do tej pory przekazywałem. Lecę na mój pulpit i mamy zadanko, a przy okazji pewna nowość, jak w Pythonie zapisać komentarze. Tu widzicie treść zadania i wbrew pozorom ten program się uruchomi. Dlaczego? Dlatego, że trzy takie pojedyncze, pionowe apostrofy, jak je zwał, tak je zwał, rozpoczynają nam tak zwany wielolinijkowy string, który jeżeli z nim nic się nie dzieje, no to Python go olewa. A skoro go olewa, to w ten sposób od trzech do trzech możemy sobie po prostu napisać komentarzyk. Mamy też oczywiście typowy komentarzyk, czyli krzyżyk i do końca linii to jest olewane. Tak jak tutaj w linii 11 to działa, a tam to już nie działa. No to tak tylko w charakterze przypomnienia, wprowadzenia, to już gdzieś tam kiedyś było, ale teraz do rzeczy. Mamy zadanie. Użytkownik podaje 10 liczb rzeczywistych. Następnie program podaje następujące informacje. Ile jest liczb większych od zera, mniejszych od zera, jaka jest suma wszystkich liczb, średnia wszystkich liczb, maksymalna liczba i minimalna liczba. No i moglibyśmy sobie te liczby wrzucać do listy, do tablicy, którą już poznaliśmy, ale w tym zadaniu to nie jest potrzebne. Użytkownik będzie je podawał, a my możemy o nich zapominać, ważne, żebyśmy je zliczali. No bo tak, punkt A, co mamy zliczać? Ile jest liczb większych od zera, a ile mniejszych od zera? No to jak gość nam podrzuca, powiedzmy jedna ręka to są liczby mniejsze od zera, jedne większe od zera. I gość podrzuca na przykład 7, zliczam, 13, minus 5, minus 2, 20, minus 15, 21, 27, minus 13, minus 5. I zliczyłem. Więc wystarczy, że i nie pamiętam tych liczb. Ja sobie w trakcie zliczałem i zapominałem. I podobnie będzie z sumą wszystkich liczb. Jeżeli ktoś mi podaje liczby 7, to ja pamiętam, 7. 7, tak? 7. Teraz jeszcze 1. Teraz na przykład minus 2. Bo jak suma, ale mogą być ujemne, to możemy też w ten sposób, tak? Nie jest powiedziane, że muszą być dodatnie. Jest napisane rzeczywiste, czy nawet 5,5, no ale nie będę sobie palca ucinał. Więc cały czas pamiętam tylko sumę, a nie wiem, jakie liczby szły. Już dawno zapomniałem, bo się zagadałem, jakie szły liczby. Teraz na przykład minus 1. A teraz plus na przykład 2. A teraz plus 2. A teraz plus 1. I cały czas pamiętam wynik, a nie pamiętam tych liczb. No, średnia, to jak już potem wiem, że ich było 10, no to całość to, co zapamiętałem, podzielę przez 10 i mam średnią. Maksymalna. Znowu, podobna zasada, ja nie muszę pamiętać liczb. Ja mogę zapamiętywać tylko, która jest maksymalna, ale do tego jeszcze przejdę, bo nie chcę wam za dużo nakręcić. Lecimy po kolei. Punkt A, potem punkt B, potem punkt C. Więc punkt A jeszcze raz, mam zliczać, jakie są. Czyli co ja potrzebuję? To wywalę. Ile większych? Na razie zero. Miałem na początku ręce złożone. Na razie i tych mniejszych, i tych większych jest zero. Ile mniejszych? Zero. No to, moi drodzy, co? Teraz ma ich być 10 liczb, muszę spytać. A to pętla for i in range 0 do 10. Tak? I tu będziemy 10 razy coś się będzie działo.
Tu się będzie działo coś 10 razy. A co? No wczytam. Liczba to się równa input. No i na razie sprawdźmy tak tylko, czy to działa, czy podajemy liczby. Podaj liczbę 2. No i tak dalej działa. No, to teraz musimy zrobić tu co? Jeżeli ta podana liczba jest większa od zera, to zwiększ ten, to podnosiłem palec w tej ręce, która odpowiadała za większe od zera. A jeżeli jest mniejsza od zera, to podnosiłem ten palec, który odpowiadał za liczby mniejsze od zera. Zauważcie, tu jeszcze jedna pułapka. Nie jest powiedziane, ile jest liczb większych od zera i liczb niewiększych od zera. Czyli jeżeli trafimy na 0, to ono nie zlicza się ani do jednej ręki, ani do drugiej. 0 jest tutaj pomijane w tym zadaniu. Bo mamy zliczyć liczby większe od zera, zliczyć liczby mniejsze od zera. No moglibyśmy jeszcze sobie zliczać, ile jest 0, ale no nie pytają o to w tym zadaniu. Czyli co? Jeżeli liczba, no miałem tutaj nie robić tej, aha, no właśnie, w Pythonie ten nawias tutaj nie jest obowiązkowy, więc w innych językach tu zazwyczaj jest nawias, więc ja odruchowo piszę nawias. To jest taka ciekawostka przyrodnicza, na ile powinienem się wystrzegać nawyków z innych języków, dlatego że jeżeli nie piszę tych rzeczy, to potem w innych językach zapominam je pisać, no więc być może nawet lepiej, jak tu ten nawias piszę, bo wtedy mam jeden styl, jaki jest dla mnie, chociaż Pythonowcy pewnie będą narzekali. Jeżeli liczba jest, co chciałem właśnie, mniej, większa od zera na razie, jeżeli jest większa od zera, to muszę ile większych zwiększyć o 1. Czyli to, co było, plus 1. No znowu w innych językach byśmy pewnie napisali ile większych plus plus, ale Python nie ma takiej składni, a ze składnią plus równa jeszcze się nie zapoznawaliśmy, więc na razie tak. Czyli co zrobi? To, co tłumaczyłem na ostatniej lekcji. Znak równości to jest znak przypisania. To sprawia, że to, co jest po prawej, trafia do tego, co jest po lewej. Czyli to, co było 0 plus 1, czyli 1, trafia do tego samego worka, do tej samej szafki. No to co? No to mamy tak. I teraz tak, jeżeli liczba mniejsza od zera, no to dokładnie tak samo, ile mniejszych równa się ile mniejszych plus 1. No i doszliśmy do tego momentu, że mamy to zliczanie i teraz będzie wystarczyło wypisać print może tak. Liczb, a może damy sobie tak, większych od zera, dwukropek, ile większych, i teraz damy sobie mniejszych od zera, ile mniejszych. OK. No i uruchamiam. Podaj liczbę, na przykład 1. Aha, właśnie. Tu straszny błąd. Ponieważ input zwraca stringa, tak? Zwraca ciąg, napis. On nie wie, czy ja wpisałem liczbę, czy ja wpisałem napis, co ja tam wpisałem. Więc ja muszę to przekształcić funkcją int. Int. Przepraszam, nie int, bo my chcemy mieć tutaj liczby rzeczywiste, czyli funkcją float. Float. Tak, przekształcamy funkcją float to, co było z inputa. To, co było z inputa, to, co wczytałem, mam funkcją float przekształcić na liczbę zmienno-przecinkową, czyli liczbę rzeczywistą i dopiero wtedy zapisać do liczba. No i podaj liczbę, na przykład 10. Podaj liczbę 89 minus 2
minus 10, 9.98. Pamiętamy, że po amerykańsku, czyli jest kropka dziesiętna, nie przecinek. 18 minus 98 minus 3 minus 9.76. No, wymyślam coś sobie. Mam nadzieję, że już się to niedługo skończy. O, i jest 5 dodatnich i 5 ujemnych. Sprawdzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dodatnie. No i skoro 10, no to jest 5 ujemnych. Akurat tak zrobiłem porówno, ale wcale nie musiało być porówno. Spróbujmy na przykład 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. I jest 10 dodatnich i 0 ujemnych. No i pamiętamy, że jeżeli jest na przykład minus 1, minus 1, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 0. No to są 3 dodatnie, 2 ujemne. No a o tym zerze nic tu nie mamy powiedziane, bo nic go nie zliczamy. I słusznie, jest to poprawnie, takie było w zadaniu. Ile jest takich? Ile jest takich? No to teraz tak, chciałem mieć jeszcze sumę wszystkich liczb. Oczywiście nie będę użytkownika pytał jeszcze raz. Ja muszę tą sumę tutaj zrobić. No i pamiętacie, jak liczyłem sumę? Pamiętałem sobie w głowie, co gościu mi podrzucał. I dodawałem do tego w głowie po prostu kolejne rzeczy, które podrzucał. Czyli robię coś takiego. Suma równa się 0. Na razie pamiętam 0 w głowie. I teraz przy każdej przeczytanej liczbie, albo przed tym sprawdzeniem, albo po tym sprawdzeniu, robię, że suma to się równa suma plus ta liczba, która była. Czyli sumę wszystkich liczb po prostu dosumowuję do tego, co pamiętałem w głowie. No i znowu, zgodnie z zasadą, że te równa się, to jest te przypisanie, ta strzałka, program najpierw weźmie sumę, no czyli moje 0 na początku, potem weźmie to, co wczytał i dosumuje. Jak sumuje, to wrzuci to z powrotem do sumy. Czyli w mojej głowie już zapomniałem 0, już pamiętam to, co wyszło z pierwszego sumowania. Przy następnej pętli znowu bierze to, co miałem w głowie i dorzuca do tego kolejną liczbę. No i wystarczy tu jeszcze wypisać. No na przykład zrobimy same jedynki na razie. I jest 10 jedynek, suma jest 10. Tak, można spróbować do jakichś innych liczb. I suma jest 55. Jak ktoś nie wierzy, można sobie policzyć, działa. No i teraz co? Trzecia rzecz, maksymalna liczba i minimalna liczba. Jak to zrobić? No znowu jest bardzo prosty sposób. Jeżeli wy mi podrzucacie, zapominamy o tym, co było, wy mi podrzucacie do głowy liczby kolejne, tak? I podrzucacie pierwszą, minus 5. No to ja sobie zakładam, że ta największa liczba to jest ten minus 5. Potem podrzucacie mi 12. Jest większe? No jest większe, czyli zapominam o tych minus 5. Potem podrzucacie mi 7, jest większe? No nie, czyli cały czas pamiętam 12. Potem mi podrzucacie jakąś inną liczbę i sprawdzam, czy ona jest większa, czy ona jest mniejsza. Jeżeli jest większa, to zapamiętuję tą nową większą. A jeżeli nie, no to nie zapamiętuję. Czyli znowu będzie jakieś jeżeli, tak? Jeżeli ona jest większa od tego, co mam. Problem jest niestety w tym, że musimy na początku w głowie zapamiętać taką możliwie małą, no bo jeżeli na przykład w głowie zapamiętam 5, na początku ja mam 5, a wy mi podrzucicie minus 7, minus 12, minus 30, same ujemne, to ja cały czas będę pamiętał to 5, ale to 5 nie jest poprawną odpowiedzią. Ono jest największe ze wszystkich, ale wy wcale piątki nie podaliście, podaliście same ujemne. Czyli tu najlepiej byłoby zapamiętać minus nieskończoność. I teraz tak, jeżeli zapamiętam sobie, że minus nieskończoność, to jakąkolwiek liczbę byście nie podali, to ona na pewno będzie większa.
Czyli na samym początku mój mózg do szukania liczby maksymalnej musi się ustawić tak, żeby miał minus nieskończoność. Odwrotnie do minimalnej. Muszę się ustawić na początku, że mam plus nieskończoność w głowie. I jakąkolwiek podacie, to ona będzie mniejsza. A potem już dalej to będzie działało. Czyli co sobie robię? Maksik to się równa. No i właśnie, jak zapisać minus nieskończoność? Float minus inf. Inf od infinity, czyli minus nieskończoność. No a minimum, specjalnie nie robię max i min, bo one mogą mieć znaczenie w języku. To jest nieskończoność. I teraz wczytuję taką liczbę i teraz jeżeli moja wczytana liczba jest większa od maksika, to co ma się dziać? To maksik ma wynosić ta liczba. Bo znalazłem coś większego. Jeżeli nie, to nic nie robię. Olewam to. I analogicznie, jeżeli moja liczba jest mniejsza od minimka, no to minimek równa się ta liczba. I teraz Python co zrobi? Sprawdzi, czy liczba jakaś podana, na przykład 17, jest większa od minus nieskończoności. No jest większa od minus nieskończoności. No to maksik będzie miał teraz te 17. W następnym kroku na przykład 23. Czy 23 jest większe od 17? No jest, czyli zapamiętuje 23. A teraz przychodzi 10. Czy 10 jest większe od 23? No nie jest, więc to się nie dzieje. Nic nie zapamiętuje, po prostu nic nie zapamiętuje. I tak samo dla minimka, tylko w drugą stronę. No i sprawdzimy, czy to działa. Coś tam zapomniałem. Dwukropka tu zapomniałem. Oczywiście. Podaj liczbę, na przykład 1, 23, minus 19... 28, 100, minus 200, 6, 2, 3. No i proszę bardzo, minimum jest minus 200, a maksimum jest 100. Zgadza się? No tak, największa jaka była, to była 100, a najmniejsza jaka była, to było minus 200. No i w ten sposób mogliśmy obskoczyć temat tego właśnie zadanka. No, i jak już sobie zaprenumerowaliście ten kanał, zapisaliście się na listę powiadomień, zareagowaliście, poćwiczyliście, no to zapraszam do zobaczenia się w następnym odcinku, gdzie znowu coś ciekawego poćwiczymy. Hasta luego, hasta pronto, cześć i pa.